Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Stalowej Woli funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy Stalowa Wola. Głównym celem pomocy społecznej jest podejmowanie działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób i rodzin, zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem. Do głównych zadań ośrodka należy realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Między innymi zadaniem ośrodka jest pobudzanie społecznej aktywności, jest organizowanie funkcjonowania pomocy społecznej na terenie miasta Stalowej Woli, biorąc pod uwagę rozwój nowych form pomocy oraz samopomocy, a także prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej. Zadaniem ośrodka jest również przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej. Jest również prowadzenie profesjonalnej działalności, zwłaszcza pracy socjalnej, ukierunkowanej na pomoc i wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Głównym takim działem funkcjonującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest dział pomocy środowiskowej i integracji społecznej, który dokonuje diagnozy potrzeb społeczności lokalnej. W ramach tego działu funkcjonują zespoły pracowników specjalizujących się w pracy z konkretnymi grupami problemowymi. Dział diagnostyczny dokonuje w swojej pracy diagnozy osób i rodzin, które przychodzą do ośrodka pomocy społecznej i dokonuje również oceny problemu tego głównego, który funkcjonuje w rodzinie, następnie kieruje tą rodzinę lub osobę do konkretnego zespołu problemowego. Zespoły problemowe w swojej pracy pogłębiają diagnozę otrzymaną z zespołu diagnostycznego oraz opracowują program pomocy, a także podejmujemy działania motywujące, wspierające oraz edukujące we ścisłej współpracy z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji oraz w ścisłej współpracy z innymi podmiotami i specjalistami. Inicjowanie i wspieranie oddolnych działań samopomocowych lub obywatelskich zostało powierzone organizatorom społeczności lokalnej, których wspiera w tych działaniach klub wolontariusza. Dział usług realizuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z powodu wieku lub niepełnosprawności, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci autystycznych. Również dział usług realizuje szereg programów rządowych, m.in. asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa w formule dziennej i całodobowej, opieka 75+, a także teleopieka wynikająca z programu Korpus Wsparcia Seniorów. Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją jest prowadzona poprzez Klub Integracji Społecznej, Klub Trzeźwego Życia, ośrodki wsparcia w formule Dziennego Domu Senior Plus, Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Tęcza i jej filii Rozwodowskiego Klubu Seniora, a także poprzez zajęcia prowadzone w warsztacie terapii zajęciowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku przy ulicy Dmowskiego 1. W budynku tym znajduje się także Dzienny Dom Senior Plus, Klub Integracji Społecznej, Klub Trzeźwego Życia, Zespół Interdyscyplinarny, a także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostałe jednostki, które funkcjonują w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdują się na terenie miasta. I tak warsztat terapii zajęciowej funkcjonuje przy ulicy Podleśnej 2, specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Świetlica Tęcza przy alejach Jana Pawła II 5, natomiast Rozwadowski Klub Seniora funkcjonuje w budynku Rozwadowskiego Domu Kultury Soku. Dzienny Dom Senior Plus funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej już prawie od 30 lat. Skierowany jest do osób w wieku 60+, z terenu Stalowej Woli. Obecnie do placówki uczęszcza 42 uczestników. Mamy zarówno panie, jak i panów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w systemie dziennym, czyli od 7 do 15. Nasi uczestnicy w Dziennym Domu korzystają zarówno z aktywizacji, zajęć takich integracyjnych. Zapewniamy również dwa posiłki, śniadanie i obiad dwudaniowy. Czas u nas spędzony polega na tym, aby jak najdłużej osobę utrzymać w jej środowisku naturalnym, czyli w rodzinie, żeby nie musiała korzystać z innych form takich już stacjonarnych pomocy. Dlatego osoby tutaj przychodzące aktywnie spędzają czas, angażując się w różne działania. Organizujemy wystawy, wyjeżdżamy na wycieczki.
W ramach zajęć odbywa się gimnastyka, prowadzimy arteterapię, takie zajęcia związane z socjoterapią. Aby uczestniczyć w placówce, potrzebna jest decyzja administracyjna, która kieruje nam tutaj osobę na podstawie wywiadu środowiskowego, który przeprowadza pracownik socjalny. Pobyt odbywa się od momentu przyznania miejsca, trwa minimum pół roku, także zachęcamy tutaj osoby, które chciałyby skorzystać i uczęszczać do naszego domu, mieszkańców Stalowej Woli.